Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć na temat emocjonalności i tego, jak przyciągnąć właśnie ludzi do mszy świętej z Redenckiej. W tym kontekście właśnie chciałbym Wam powiedzieć o emocjach. Posłuchajcie, po pierwsze, zacznijmy od tego, że człowiek ma jakby dwa systemy myślenia. Pierwszy system to jest system emocjonalno-intuicyjny, czyli typu, na przykład, jest lew, prawda, muszę przed nim uciekać. 2 plus 2 równa się 4. Stolicą Polski jest Warszawa. Krótkie, natychmiastowe odpowiedzi. Tak? Drugi punkt myślenia to jest myślenie analityczne. Czyli na przykład zanalizuj powstanie Spartakusa w kontekście sytuacji niewolników w starożytnym Rzymie. Albo ile to jest 25 razy 356. Już musimy myśleć analitycznie. To myślenie sprawia nam nawet ból. I jakie tutaj możemy z tego wyciągnąć wnioski? Po pierwsze, oczywiście wnioski polityczne, czyli to, dlaczego dana partia wygrywa, a dlaczego nie. Dlaczego na przykład wygrywa, powiedzmy, PiS albo Platforma? Dlatego, że się odwołują obie partie do emocjonalności, do emocji. A partie typu na przykład kiedyś Korwin, prawda, Unia Polityki Realnej czy inne, no, przegrywało, bo się odwoływał do tego analitycznego systemu myślenia. Więc tak krótko mówiąc, jeżeli na przykład powiemy człowiekowi coś takiego, no obniżę ci podatki, tak? Co to w ogóle jest? Podatki i tak dalej. Człowiek się zastanawia, albo nawet się nie zastanawia, po prostu stwierdzi, nie głosuje na tych nudziarzy. Ale jeżeli powiemy komuś tak, słuchaj, płacisz 220 zł za wodę, obniżymy ci tak, że będziesz płacił 110 zł. Co miesiąc płacisz człowieku za wodę. 110 będziesz płacił, a nie 220. O, to już się człowiek zastanowi. Może warto na nich głosować przykładowo, tak? Więc chodzi o emocje. Chodzi o emocjonalność. To samo tutaj, i będę o tym mówił dłużej, bo ten temat jest głównym tematem mojej wypowiedzi, o mszy świętej z Redenckiej. Ale jeszcze zanim o tym powiem, to chciałbym Wam bardzo mocno zareklamować czytanie, no, w języku polskim, chyba że ktoś zna łacinę, Commentarii di Bello Gallico. Ja czytałem to chyba nawet kilkukrotnie, czyli komentarze do wojny galickiej Juliusza Cezara. Jest to świetna rzecz, naprawdę świetna. To jest napisane krótko, prawda, treściwie i na temat. Krótkie zdania, nie za długie, niewielokrotnie złożone, prawda. I można stąd wywiedzieć się, jak z punktu widzenia Juliusza Cezara wyglądała oczywiście wojna galicka, ale nie tylko. Przede wszystkim można się nauczyć, jak mówić. W jaki sposób należy pisać. Jeżeli sięgam po jakąś książkę, a czytam dużo książek, to przede wszystkim czytam pierwsze kilka zdań. 2-3 zdania. Jeżeli te zdania mnie zainteresują, zaciekawią, czytam całą książkę w ciągu tygodnia, powiedzmy. W zależności od wielkości oczywiście. Weźmy do 300 stron z kawałkiem, co jestem w stanie w ciągu tygodnia przeczytać. Bo mnie tak zainteresuje, zaciekawi. Najlepiej takie rzeczy ćwiczyć z dziećmi. Jeśli mamy małe dzieci, to jeżeli im powiemy krótko i na temat, powiedzmy o jakiejś rzeczy i ta rzecz ich zainteresuje, to one będą tym zainteresowane, będą się tym zajmować. Mam na myśli dzieci 2, 3, 4, 5-letnie. I tak samo jest w ogóle z ludźmi. Jeśli ich czymś zainteresujemy, to oni się tym będą zajmować, będą ciekawi danej rzeczy. Dlaczego zatem na przykład ludzie chodzą, powiedzmy, w dużej ilości, mimo czasem sporych opłat, na msze święte bądź też spotkania z ludźmi bądź księżmi, typu na przykład Wojtek Wilk, Marcin Zieliński, ojciec John Baptista Baszaboda, prawda, ojciec James Maniacal i wielu, wielu innych. Dlaczego? Z jakiego powodu? Dlatego, że tam po pierwsze jest silna struktura charyzmatyczna w ogóle w Kościele i popierana przez Kościół i tak dalej, przez różne prominentne osoby, czy nawet biskupów, ale nie tylko. Dlatego, że na przykład mamy takie strony typu charyzmatycy.pl i tak dalej, i tam jest wszystko, i tam jakby to wszystko jest pokazane w sposób treściwy i emocjonalny.
Są plakaty na przykład typu: głosimy Chrystusa Pana z mocą, idź Pan Cię dotknie, Duch Święty, prawda, i Jego dary na przykład. Tego typu rzeczy, takie, żeby trafiło szybko i natychmiastowo. Zatem my, ludzie wierni tradycji, możemy działać w taki sposób, żeby odwołać się do mocy ludzkich. Czyli na przykład tak. Powiedzmy, weźmy jakiegoś księdza, na przykład Trzcińskiego. Niech będzie ksiądz Trzciński, którego ja akurat teraz na potrzeby tego wymyśliłem. I teraz tak. Ksiądz Trzciński głosi Chrystusa Pana w ciszy. Na przykład. W ciszy spotkasz Boga. Idź nam przed Rydzęcką, spotkasz Boga. Cisza da Ci wytchnienie. Jakiś krótki cytat z Pisma Świętego. Króciusieńki, ale treściwy. Trafiający natychmiast do człowieka. No i wtedy można działać. Ja w ogóle do tego, żeby na przykład chodzić co niedziela na mszę świętą, to oczywiście, no wiadomo, ochotę, tak? Ale w sensie emocjonalnym przekonałem się, czytając kazania radiowe księdza Piotra Pawlukiewicza. W jednym z tych kazań był taki fragment, gdzie ksiądz Piotr powiedział o tym, że był bodajże, z tego co ja pamiętam, w czasie kolędy, był u jednej starszej pani. No i tam widzi, prawda, talerze niedomyte są, ale w miarę na tyle, ile ta starsza pani miała jeszcze wzroku, no to w miarę dobrze są te talerze umyte. I on to widzi, tak? I pyta się tej starszej pani: proszę pani, a jak często pani te... Biały obrus, prawda, piękny i tak dalej. Jak często pani te talerze, prawda, kładzie w ten sposób i no, niech pani powie, tak? A, i dlaczego? A ona mówi tak, że codziennie te talerze są. A dlaczego? No bo ja czekam, aż córka przyjdzie. A czy córka kiedykolwiek przyszła? No nie. No właśnie. I teraz to jest właśnie odwołanie się. Że ksiądz Piotr to skomentował w ten sposób, że jakby Pan Bóg też codziennie czeka na nas w tabernakulą. Czeka na nas na mszy świętej. Jest to odwołanie emocjonalne. To samo weźmy sytuację taką, dlaczego należy przyjmować komunię świętą na klęcząco. Jeżeli zaczniemy tłumaczyć rzeczy typu, że no, bo na przykład przyjmowanie na stojąco, prawda, jak idziemy, no to, to już kalwiniści wymyślili, dlatego że prawda, oni nie wierzą w obecność Chrystusa w Eucharystii, tak, więc przyjmujemy tą komunię świętą na stojąco. Albo na rękę, no to dlatego, że coś tam, tak, jakieś intelektualne wywody. Ale jeżeli pokażemy na przykład, że tak jak pokazał to ksiądz Roman Kneblewski, rękawiczkę i na tej rękawiczce są drobiny ciała Pańskiego, oczywiście no, niekonsekrowane i widać to, i my potem depczemy później i zadać pytanie takie, czy depczałbyś po własnym ojcu albo po własnej matce? Na przykład. No to trafia do ludzi bardziej. Jak byś swojego ojca witał? Zapyta się. Z uszanowaniem? No tak. Czy matkę? No tak, bo cię urodziła. Matka czy ojciec, a Pan Bóg cię stworzył. Na tej zasadzie. Tego typu rzeczach. Przemówić emocjonalnie, emocjami do ludzi. I wtedy no, możemy tą mszę świętą trydencką właśnie w ten sposób promować. Właśnie tak. Bo Pan Bóg przemawia w ciszy. I tym możemy człowieka dotknąć, ująć go pięknem tej mszy. I dopiero później, powoli, możemy mu pokazywać rzeczy teologiczne. A najpierw musi on przekonać do tego. No bo niestety człowiek to jest takie stworzenie, które najpierw panem et circenses, czyli chleba i igrzysk. A potem dopiero można iść bardziej intelektualnie. Jak on się przekona konkretnie do danej rzeczy.
Ale najpierw trzeba go przekonać emocjami. No bo to jest najważniejsze, tak? No, tak naprawdę. I już wracając do tych kwestii politycznych, to właśnie dlatego partie typu Wiosna, czy też typu Konfederacja zaczynają mieć coraz więcej wyborców. Właśnie dlatego. Bo przekonują emocjami. I my też jako środowisko tradycji musimy przekonywać emocjami. Nie ma innej opcji po prostu. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Jeszcze się jelby napiję. No, dobra jelba.